Hej, hej, witam serdecznie. Przed wami Mutsuki, czyli niszczyciel czwartego tieru. Japoński oczywiście. Przyjemna bitewka i oczywiście jeśli ktoś z was chce obejrzeć do końca, to na pewno czegoś się może tam nauczyć z tego filmiku. A chodzi tutaj o to, że taką technikę, jak już wcześniej we filmie, którymś mówiłem, ja sobie obrałem technikę torpedową, że tak powiem, grania niszczycielami, czyli podpływam na jak najbliżej na skraju swojej wykrywalności i odpalam po prostu torpedy i uciekam. I teraz tak, albo trafię, albo nie trafię. No to jest ryzyk fizyk. Ale uwierzcie mi, że jeśli się potoczy dobrze bitwa i będziemy jak najmniej wykrywani, będziemy torpedy wypuszczać sobie na skraju właśnie tego spotowania naszego, żeby nas nie zauważyli, no to przynosi to efekty naprawdę konkret, naprawdę. No tutaj zobaczycie w tej bitwie, praktycznie jeśli taka osoba by była druga, no to byśmy we dwóch wygrali tak naprawdę bitwę. Specjalnie tutaj wyciszyłem dźwięk, bo no niestety zawsze zapominam, jak nagrywam klip, żeby nie nagrywał się mój dźwięk podczas, kiedy ja gram, tak? Bo niepotrzebne czasami teksty lecą i lepiej, żeby nikt tego nie słyszał. No i tak jak widzicie na początku, nie jest to jakaś rewelacja i to jest takie pływanie i nudzizna taka, ale zaraz się zacznie i zacznie się konkretnie. Kongo. No tutaj nie warto wypuszczać torped, dlatego że one uderzą w tą wysepkę. No i tutaj postanowiłem sobie oddać tam jakieś strzały. Ale jeśli nie jesteście wykryci, to nie róbcie tego, aczkolwiek tutaj było ciężko, dlatego że on tutaj był właśnie przy tej wysepce i nie dało rady bliżej podpłynąć, ani go trafić torpedami. Tu akurat, no chyba żeby się zatrzymał, no ale on płynie, jak widać cały czas wskaźnik tych torped się powolutku porusza. I tutaj nie ma sensu w ogóle strzelać. A tutaj tak zahachmęcę, tak będę kombinował, że naprawdę wyjdzie z tego, no fajna sprawa. Tak więc patrzcie uważnie, co się robi, jak się robi. Mówię, na skraju wykrywalności najlepiej rozdawać torpedy. No ale ciebie też tak słyszę. Mamy Kongo, 6,5 kilometra. Ja jestem bodajże widoczny z 6 albo z 5,4 kilometra. Jakoś tak. Hallo. I tam ciężko było podpłynąć. Więc to tutaj chyba popłynąłem na Wyoming. To jest pancernik. I właśnie niszczycielem bardzo fajnie się walczy z pancernikami, ponieważ one są wolne. Wolne jak wolne, no. Powiedzmy, że są wolne. Wiele wolniejsze niż krążowniki, ale nie ulega wątpliwości, że tak czy siak trzeba strzelać do nich, jeśli płyną pełną mocą, no, ze sporym wyprzedzeniem też. Tak więc ...7 kilometrów. I najlepiej
Najlepiej wystrzeliwać torpedy, kiedy okręt płynie bokiem lub do nas, bo jeśli się oddala, to kiedy wystrzelimy te torpedy, no to one po prostu go nie dogonią. On będzie się oddalał, torpedy będą płynąć, zanim go dopadną, no to jest ciężka sprawa z czymś takim. No i musicie również uwzględnić zasięg torped, bo wiadomo, że z 8 czy 10 km nie będziemy strzelać, bo trafienie, nawet jakby miało zasięg, to graniczy z cudem. Tutaj sobie płynie. No widzicie? Torpedy po prostu no nie dopłynęły. On się oddalał. Wystrzeliłem torpedę i no niestety, ale no nie dotarły do celu. Teraz jest do nas ustawiony boczkiem ładnie. Torpedy płyną. Często się wpada na znajomków z drużyny. I zobaczcie, jakie ładne uderzenie będzie. I mamy dewastujące uderzenie. Dwa trafienia, dwa przytopienia. Także no 26 tysięcy na razie uszkodzeń. Bitwa tak naprawdę jak flaki z olejem, ale jeszcze chwila, no już pół bitwy ponad. Ishizuchi. Po lewej stronie, o właśnie teraz zauważyłem właśnie sam. Dwie porcje torped. Tu jeszcze się ładują torpedy 12, 11. Nie, gdzie 12, 11, 40, coś jest. No i chyba Phoenix też oberwie. Tak jest. Znowu dwie torpedy, 36 tysięcy obrażeń mamy. I tak gdyby eliminowano okręty przeciwnika w taki sposób, nie trzeba nawet dużo uszkodzeń zrobić, tylko żeby było eliminowanie, bo każda salwa jak w wocie. Każda lufa, każda bateria to duży, duży plus i mniejsze zagrożenie. I teraz znowu dwie porcje torped poleciały. I znowu dewastujące uderzenie, 62,5 tysiąca. I mamy Kongo. Chyba na Kongo się wybrałem, ale nie pamiętam tutaj.
tutaj dokładnie. W każdym razie Krakena będziemy mieli. W tej chwili. O właśnie, płynie do nas, to jest jak najlepiej, to jest najlepsze co może być. Oczywiście moim zdaniem no tak nie jest najlepiej trafiać, najłatwiej jest trafić, bo kiedy się zbliża, no to płynie wprost na torpedy i później jest ciężko, aby wymanewrować to, więc widzi nas, także ze spokojem możemy fizgnąć torpedki. Jest 5 do 5. I zobaczcie, jak ładnie. Elegancko. Dziękuję. Kolejny. 4-4 jest. $95,000 uszkodzeń. No i tutaj ktoś przejmował punkt B. Więc sobie postanowiłem płynąć w tą stronę, co by tam coś tego zablokować, tego przejmowania, chociaż i tak wygrywamy, mamy dwukrotność punktów, więcej, no dwa razy więcej punktów i mamy Danae, krążownik i tutaj właśnie tak zauważyłem, że albo ktoś jest i stoi tym okrętem, albo ktoś sobie zostawił na punkcie i poszedł gdzieś no, od konsoli i właśnie to drugie się ziściło, czyli no, ktoś sobie zostawił na punkcie i przejmował bazę, nazwijmy to tak, no i weszło elegancko. Myślałem, że jeszcze się ruszy, ale ktoś poszedł na sikanie dosyć długie i udało się ładnie trafić. Nieważne, że okręt stojący w miejscu, ale ważne, że weszło. No i mamy Krakena, dewastujące uderzenie kolejne, 113,000 uszkodzeń, także myślę, że bitwa fajna, także to już jest końcówka, wygraliśmy punktowo, no i przewagowo też, jeśli chodzi o jednostki, 30 sekund do końca, no i co? Jak się podobało, zostaw łapkę w górę. Jak się nie podobało, zostaw komentarz. A jak się podobało, to i tak zostaw komentarz. Będę mile zaskoczony i wdzięczny. Także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, na razie.